na chmury i na smutki, na dzień zasługi i na smutki, na wielkie słońce i na deszcz, i na czytanie w domu też, pytanie ma ogromną przyszłość, ogromną przyszłość ma. Kto ma to szczęście, nie goni się, pod oknem rośnie gazet, ogromną przyszłość, czy tylko gra, coś nie wyszło i na humory, i na smutki, na dzień za długi i za krótki, na wielkie słońce i na deszcz, i na czytanie w domu też, czytanie ma ogromną przyszłość, ogromną przyszłość. 29 wrzesień, ogólnopolski dzień pocznego czytania. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak morzem płynął śledź. I co zrobiła wichcia, by same piątki mieć? Lecz chroń i szanuj książki.